przygotowaną przez dwie klasy matematyczno-fizyczne. Drugą A. Oraz drugą E. Pod kierunkiem wychowawców pana Grzegorza Zająca. Oraz pana Dariusza Lisa. Życzymy niezapomnianych wrażeń. Dawno, dawno temu, w krainie, gdzie osły gadają, koty chodzą w butach, a piernikowe ludziki ożywają, przy Jałowcowej 10 stał potężny zamek. Mieszkali tam szczęśliwie król i królowa. Mieli córkę, królewnę, na którą ktoś jednak rzucił urok. Mógł go złamać tylko pocałunek prawdziwej miłości. Królewnę zamknięto w najwyższej wieży, w najwyższej komnacie. Tej zaś wstrzelił okrutny smok, ziejący ogniem. Dostała ona w prezencie złotego arbuza, który potrafił sprawić, że nie czuła zmęczenia oraz zapamiętywała wszystko, co raz przeczytała. Pewnego dnia znudziło jej się czekanie na wybawcę. Wzięła więc życie w swoje ręce i w błogosławieństwem wróżki chrzestnej opuściła wieżę, dołączając do zbójców. Złoty arbuz został w komnacie, a posiąść go może tylko rycerz o najszlachetniejszym sercu, lecz o nieludzkim wyglądzie. Wielu rycerzy próbowało wykraść arbuza, jednak nikomu się to nie udało. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj przyjemność być na Dniu Edukacji Narodowej w drugim liceum imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Oglądaliśmy wspaniałe widowisko, wspaniałe wystąpienie społeczności uczniowskiej drugiego liceum. Były rozdane Stefany. To już wpisało się w tradycję tej szkoły, że uczniowie przygotowują Stefany dla swoich nauczycieli w różnych kategoriach. Chciałbym na początku bardzo gorąco podziękować całej społeczności uczniowskiej za tak wspaniałe przedstawienie, tak wspaniałą tradycję Stefanów, a nagrodzonym nauczycielom pogratulować, bo pewnie dla nich to najważniejsze, najwspanialsze wyróżnienie, dostać coś wspaniałego, coś miłego od swoich uczniów, od swoich wychowanków. Ale chciałbym również pogratulować wszystkim nauczycielom, którzy dzisiaj zostali nagrodzeni wyróżnieniami i nagrodami nauczyciela, nagrodami dyrektora i nagrodami organu prowadzącego. Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję i życzę wielu, wielu wspaniałych chwil w szkole, bo polska szkoła jest wspaniałym miejscem do pracy, ale również wspaniałym miejscem, w którym się bywa. Dzień nauczyciela w drugim liceum składał się z dwóch części. W pierwszej części nauczyciele otrzymali nagrody dyrektora, w drugiej części młodzież przyznawała swoje nagrody, Stefany. Tradycja Stefanów właściwie jest od zawsze znana i przypisana drugiemu liceum. Co prawda co rok zmienia się konwencja tego wydarzenia. Dzisiaj byliśmy przeprowadzeni przez Stefany bajką Shrek. Było wiele kategorii, którym towarzyszył uśmiech i radość, bo w sposób żartobliwy młodzież docenia swoich pedagogów i nagradza ich za codzienny trud i codzienną pracę. Drodzy nauczyciele, z całego serca życzę Wam w tym wyjątkowym dniu, w tym jesiennym święcie, w tym Dniu Nauczyciela spokoju, zdrowia, bo w tym roku wszyscy sobie życzymy zdrowia. Życzę Wam niesłabnącej pasji do wykonywania swojej pracy, bo do zawodu nauczyciela przychodzą ludzie niezwykle kreatywni, którym się chce, którzy z młodego człowieka potrafią ukształtować i wypuścić pięknego, barwnego motyla, który wyfruwa w dorosły świat i pięknie sobie nim radzi. Więc drodzy pedagodzy, życzę Wam, żebyście na długie, długie lata mieli jeszcze siłę i chęć do pracy z młodymi ludźmi i do obdarzania ich miłością, bo oni Państwu ufają, bo czują tą miłość i to zaopiekowanie.
pracownikom niepedagogicznym dziękuję za trud wkładany w funkcjonowanie szkół, bo 14 października to jest święto wszystkich pracowników oświaty, zarówno pedagogów, którzy stanowią zdecydowaną większość środowiska, jak również pracowników niepedagogicznych, pracowników administracji i obsługi, gdzie Państwa wkład w pracę na rzecz szkoły, Państwa wkład w rozwój młodzieży jest równie ważny, co nauczycieli. Drodzy Państwo, wszystkiego dobrego. Przynosimy wieści od najznamienitszego szlachcica w całym zasiedmiorze Ramogrodzie. Lord Farquaad, bowiem tak brzmi jego imię, pragnie powierzyć rycerzowi Szrekowi niezwykle ważną misję. Z tego powodu Lord zaprasza szlachetnego rycerza do zamku, by omówić z nim warunki. Patrz, stary, jak nam się trafiło. Dopiero co mówiłem, że tak bardzo mi się nudzi. No jasne, gdzie idziemy, to nie Szrek? Jak ci się tak bardzo nudzi, to może sam pójdziesz do tego arbuza, co? No, niezły zameczek. Myślisz, że ma jakiś kompleks? Ukazano mi w moim magicznym lustrze, że za siedmioma jałowcami i za siedmioma żeromami w wysokiej wieży chronionej przez smoka... Przez smoka? ...znajduje się złoty arbuz, którego magiczne właściwości wznoszą starożytne legendy i mity. Podobno tylko ty, Szrek, możesz go dla mnie zdobyć. Oczywiście zostaniesz za to sowicie wynagrodzony. Słyszałem, że masz dosyć życia w samotności. Hola, 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 Szrek ma mnie, a ja jestem najlepszy. Nie wiem, czy wiesz, ale jestem w bardzo dobrych stosunkach z Wróżką Krzesną, dla której stworzenie... Nie ignoruj mnie! ...eliksiru, który pozwoli stać ci się człowiekiem, to bułka z masłem. Będę musiał przemyśleć tę propozycję. Ustalmy fakty. Będziesz się długo ze smokiem, żeby Farquaad dał ci jakiś magiczny eliksir, dzięki któremu staniesz się człowiekiem i będziesz mniej samotny. Chociaż i tak nie jesteś samotny, bo masz mnie, tak? Wiesz co, źle. Mógłbyś raz na jakiś czas przemyśleć, co mówisz. Tak się składa, że ogry też mają uczucia. Jak choćby? No, na przykład, ogry są jak uczniowie drugiego liceum w zimę. Nie wyspani! Tak, nie, nie, nie! Jak się na nich patrzy, to ma się ochotę płakać. Nie. I nie usłyszysz odpowiedzi na pytanie, bo oni nawet nie pamiętają, jak się nazywają. Nie! Warstwy. Ogry mają warstwy. Arbuzy też mają warstwy. Ogry mają warstwy, arbuzy mają warstwy. Zrozumiałeś? Ogry mają... Nie, ale nie wszystkie arbuzy takie są. No to każdy tort jest dobry, też ma warstwę. Albo obiadki na stołówce w drugim. Wszyscy lubią obiadki w drugim. Obiadki w drugim są ekstra. Ośle. Co to jest? Czekaj. Przeczytam. Kategoria 8. Nauczyciel, którego na zajęciach nie sposób się nudzić czy zasnąć. Jest duszą towarzystwa, przekazywaną wiedzę określa zawsze odrobiną żartu. Profesor Krzysztof Dźwięk, profesor Maciej Błaszczyk,
oraz ksiądz Piotr Stępni. A zwycięzcą jest... ksiądz Piotr Stępni. Chciałby pan coś powiedzieć może? Z prawdziwym wzruszeniem i wielką radością przyjmuję tę statuetkę i no cóż, no rzeczywiście staram się robić wszystko, błaznować, żeby trochę tą naszą szarą rzeczywistość poruszyć i rozświeżyć. Bardzo dziękuję. Profesor Renata Radzikowska oraz profesor Katarzyna Kaźmowska.
profesor Katarzyna Kowalska. Dziękuję za to piękne wyróżnienie. Statuetka ta niewątpliwie dołączy do wszystkich tych, które dostałam od Was, drodzy uczniowie, w latach ubiegłych. Ta wspaniała uroczystość Stefany bardzo mocno zakorzeniona jest w historii naszej szkoły, natomiast te wszystkie statuetki identyfikują nas, nauczycieli, z naszą szkołą, z drugim liceum i za to bardzo dziękuję. Signore, resisti, czekaj. Szefie, mogłeś chociaż na społeczności napisać, że wyruszasz na wyprawę i stawiasz swoje życie na szali. Ja, puszczek okruszek, z chęcią walczyć będę do twego boku. Razem żaden zamek, smok, ogr. W każdym razie nic nam nie straszne. Każdy, kto spotkał puszka okruszka, zginął go buta. No patrzcie na tego. Ty myślisz, że czemu ci nikt nie powiedział? Bo ty byś przyszedł i naprawdę byś walczył na śmierć i życie. Jak tak na ciebie patrzę, amigo, to wiem, czemu osły nie dawały. I nie wiem, co taki tchórz jak ty tutaj jeszcze robi. Ty mały! Możecie się zamknąć w końcu. Złote rusy jest tuż przed nami, każda pomoc się liczy. No problem. No problem, nie ma problemu, szefie. Au, a co to? Kategoria, kot w butach. Nauczyciel imponujący wszechstronnością nie tylko sprawnie prowadzi zajęcia, lecz także inne przedsięwzięcia szkolne. Jedź, jedź, prawo swą kochanie! Dzisiaj spłacę swój dług. Nominowani są profesor Mariola Rychlik, profesor Renata Radzikowska oraz profesor Krzysztof Ćwiek. A zwycięzcą jest profesor Renata Radzikowska. Ty idź po arbuza, my zajmiemy się smokiem. Kto się kim zajmie? Słyszałeś, ośle, że tylko ja mogę wziąć tego arbuza, więc proszę zajmijcie się smokiem, a ja zrobię to moje. Wszystkie przekąski ci to mówią, ale ty chyba musisz
musisz używać jakiegoś wymielacza, bo ten uśmiech jest powalający. Czyżby wieczorem subtelną nutkę mięty? A i wiesz co? Wiesz co? Ty jesteś smoczycą! To znaczy, no oczywiście, że jesteś smoczycą, bo aż promieniujesz subtelnym kobiecym pięknem. Aha, co tak, mogę panu ci coś? Rano, nie no, chciałbym posiedzieć, ale mam astmę i wiesz, nie mogę przerwać w sklepie dla ziejących, tak, że... Nominowani są pani profesor Anna Ignasiak, pani profesor Katarzyna Koziołomane i pani profesor Anna Rożek. A zwycięzcą jest pani profesor Anna Ignasiak. Niestety pani profesor z nami dzisiaj nie ma, lecz nagrodę odbierze w innym terminie. Muszę ci coś...
Magdalena Stankowska. Tym bardziej, że dzisiaj popatrzyłam na komodzie na cztery moje stefany i pragnęłam to dołączyć. Jestem bardzo, bardzo zadowolona, szczęśliwa. Dziękuję Wam bardzo i jestem szczęśliwa, że mogę tutaj pracować z Wami. Co się stało, kochanie? Miałem straszny sen. Śniło mi się, że Fiona na zwierzę, które ją uwięzły. Znaczy, zamknęliśmy dla jej dobra. Została przywódczynią z pójców. Nie może być. Jutro powinniśmy ją chyba odwiedzić, żeby upewnić się, że wszystko w porządku. Nauczyciel znakomicie odnajdujący się w roli lidera. Pełny siebie, posiada zdolności przywódcze i zmysł organizacyjny. Nasz przyszły król pozna nasze piękne kandydatki. A oto i one! Kandydatka numer jeden to upośledzona psychicznie dziewczynka z odległego królestwa. Jej ulubione zajęcie to pranie, sprzątanie i gotowanie dla macochy i jej dwóch podłych córek. Brawa dla Kopciuszka! Kandydatka numer dwa to święca piękność, o której marzą mężczyźni. Przyznaje się do związku z ciemnią krasnolami, ale podkreśla, że nie jest łatwa. Pocałuj jej zimne martwo usta, przekonasz się, jaka jest gorąca. Brawa dla Śnieżki! I wreszcie kandydatka numer trzy, piękna mieszkanka luksusowego zamku, strzeżonego przez smoka i otoczonego rządzą lawą. Oby to nie ostudziło waszego entuzjazmu. Dziewczyna jest gorąca, lubi drinki z palemką i malować paznokcie. Brawa dla królewny Fiony! Na kogo padnie wybór? Kandydatka numer jeden, kandydatka numer dwa, czy kandydatka numer trzy? Lordzie Farquaad, dokonałeś wybór. Królewna Fiona. Królewna
zdrowo ponawi. Nominowani: profesor Mariola Rychlik, profesor Arkadiusz Broniarek, profesor Jolanta Karwasi. Kategorię wygrywa profesor Arkadiusz Broniarek. Bardzo dziękuję. Dla mnie to jest bardzo niespodziewane. Bardzo, bardzo dziękuję. Ryga. Daleko jeszcze? Tak. Daleko jeszcze? Tak. No, a daleko jeszcze? Tak. No to daleko czy nie? No daleko. Daleko jeszcze. Ile razy mogę ci powtarzać, że jeszcze daleko? Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. No bardzo śmieszne. No naprawdę jak dziecko. To dlatego nikt nie lubi ogrów. No, a proszę, słowem się już nie odezwę! No wreszcie! No ile tak można, żeby chociaż jakiś film puścili? Jesteś w XIX wieku, gdzie tutaj masz film? No dobra, rozumiem, ale mi się tak bardzo nudzi. No to z tymi ubrani po filmu. Mówisz do posła. Czy mógłbyś się zamknąć na 5 minut? Czy to jest takie trudne, żeby nie dawać oznak życia przez 5 minut? Daleko jeszcze? Nie! Panowie, widzieliście może Olżyce bez 60? Zielona cena? Wydaje mi się, że poszłam na zachód w stronę Jałowcowej 10. A ty czego chcesz? Król i królowo. Para nauczycieli. Łączy ich nie tylko miejsce pracy, ale także szczera, wspólne tematy rozmów i wzajemne zaufanie. Nie, no, a ciebie to się czepia. Ośle. Nie, ma rację, przepraszam. Oboje was przepraszam. Ja tylko chciałem, żeby Fiona była szczęśliwa. Teraz widzę, że przecież jest. Przepu, Fiono. Czy udziel mi płazem, jeśli was teraz przepraszam? I pobłogosławiam. Haroldzie, wybacz, Lilian. Tak bardzo chciałem być ciebie godzien. Jak nigdy wcześniej udowodniłeś dziś, że jesteś mój typarchat. Nominowani są pani profesor Mariola Rychlik oraz ksiądz Grzegorz Kilk. Pani profesor Marzena Piotrowska-Wąs. Oraz pan profesor Daniusz Lis. A także profesor Krzysztof Świek oraz ksiądz Piotr Stępny. Kategorię zwycięża pani profesor Marzena Piotrowska-Wąs. Oraz pan profesor Daniusz Lis. Przepraszam, że bez korony, ale jakiś wirus ją odebrał.
sobie wymyślił. Muszę chyba zrobić zakupy. Kto puścił tę chłodkę? Klient nasz ma opowiadają. Czego potrzebujecie, skarby? To ty powinnaś wiedzieć, seniorita, po co tu przyszliśmy. Przysłał nas Lord Farquaad po eliksir, który zamieni szereg, aby już nie był samotny. Chcesz zostać człowiekiem? Chcesz być człowiekiem, tak? Zaraz idę na koncert i nie mam na to czasu. Ale powiem ci tak, ja odkrywam talenty, ale ty nie masz talentu do bycia człowiekiem. Przykro mi. Żegnajcie! Ja odkrywam talenty. Bla, bla, bla. Kategoria w uczniach się zna. Nauczyciel niosący pomoc, budzący zaufanie wśród uczniów i rozwijający ich problemy. W niebo jest mokra, w ogóle. To co, mamy dać na dziewczynę?
czekać na cud! Co? Masz może jeszcze kontakt z Żwirkiem? Ostatnio kręcił z jednym młynarzem. A co? Bo komorek mi się skarżył. Ale to nawet dobrze... Nominowani kategorii Shrek są... Profesor Marzena Ziegota-Bory, profesor Anna Ignaciak oraz profesor Grzegorz Zając. A zwycięzcą jest... Profesor Grzegorz Zając.
Zapraszam wykonawców, pana Grzegorza Zająca, pana Dariusza Lisa. Głównym reżyserem był pan Dariusz Lis. Bardzo dziękuję za transmisję medium. Bardzo dziękuję też za spojrzenie takie techniczne. Panowie, pokażcie się. Brawo, brawo. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. To był wspaniały występ. Brawo. Brawo. Dziękujemy. Szanowni Państwo, ja gratuluję na ręce pana dyrektora i całej społeczności uczniowskiej i gronu pedagogicznemu tej wspaniałej tradycji Stefanów, bo to jest coś, co was wyróżnia. I na pewno mówi o tym cały Tomaszów. Ale to, co było na końcu widać, całą tą społeczność uczniowską, chciałbym powiedzieć, że tego wam życzę, tego powrotu do szkoły i tego entuzjazmu, bo chyba wszyscy wspólnie możemy powiedzieć, że zdalna szkoła to chyba nie ta szkoła. Tu widać było wyraźnie, jak tej młodzieży, jak tej społeczności uczniowskiej brakuje tego bycia ze sobą. Tego wam życzę, aby w tym trudnym czasie jednak być w szkole, mimo tego niebezpieczeństwa, cieszyć się swoją obecnością. Wszystkiego dobrego, dziękuję.